Delfin, czyli materiał, o który pytaliście od samego początku istnienia kanału, czyli jakieś tysiące razy już. Jest to część pierwsza, w której pokażę Wam poprawną pracę nóg, rąk, synchronizację tychże ruchów i kilka ciekawych ćwiczeń, a także i błędów. Zapraszam serdecznie. Dobra, do dzieła. Przy prawidłowym kopnięciu delfinowym falowanie zaczynające się od nacisku klatki piersiowej poprzez ruch biodrami i kopnięcie nogami powinno stanowić silny, naprawdę silny napęd. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w stylu motylkowym będzie na pewno wyprowadzanie kopnięcia z kolan. W skrócie nie wykorzystujemy całej naszej mocy napędowej, jaką możemy wykorzystać. Nasz tułów i nogi stanowią w tym stylu monopłetwę, która porusza się w górę i w dół. Jednak naszym celem jest to, aby poruszać się także do przodu. Dlatego tak ważną kwestią będzie tutaj poprawne kopnięcie. Po pierwsze, sprawdź swoją mobilność, jeżeli chodzi o barki i plecy. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać takiego przełożenia rąk, to rozciąganie przez kolejne tygodnie bądź miesiące będą Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w nauce pływania. Pod wodą zauważcie, że moje ręce nie są prowadzone na prostych łokciach, czyli w podwodnym ruchu nie ciągnę prostymi rękoma poprzez cały czas, aż nie wyjdę nimi do góry. A to dlatego, że tworzyłyby zbyt duży opór, a także nie dostarczalibyśmy takiego napędu, aby wyskoczyć na powierzchnię wody. Cały nasz ruch rękoma także możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszym jest chwyt, czyli nasze ręce rozchodzą się, aby szeroko złapać wodę. Rotujemy tutaj nasze nadgarstki i staramy się, aby mały palec był wyżej niż duży. Drugi krok to pociągnięcie, gdzie zginam staw łokciowy, aby zaprzeć się rękoma, a następnie szybko zdecydowanym ruchem do bioder, aby wyprostować nasze ręce i przełożyć je górą. Brzmi kosmicznie, ale jest dosyć proste. Zobaczcie sami. Powrót rąk górą nad wodą odbywa się szeroko, ręce są wyprostowane i rozluźnione. Przenosząc je do przodu, pamiętaj, aby włożyć je jak najdalej, aby móc wyciągnąć całe ciało i zacząć kolejny ruch. Wspomnę też tutaj szybko o pozycji Y. Nasze ciało powinno osiągnąć taką sylwetkę naturalnie po naciśnięciu klatką piersiową. To tak jakbym chwycił się drążka i wypchnął klatkę do przodu. Jeżeli nie będziesz rozciągnięty, nie osiągniesz tej pozycji, a twój delfin nie będzie wyglądał tak super jak chcesz. Słowem podsumowania, pilnuj jednostajnego rytmu, wydłużając fazę przyspieszenia w każdym cyklu. Zawsze postaraj się najpierw wyleżeć, złapać wodę i dopiero się od niej odepchnąć. Teraz te wszystkie ruchy, które przedstawiłem Wam przed chwilą, musimy zgrać w jedną kupę. I właśnie dlatego styl motylkowy pozostaje najcięższym stylem, jeżeli chodzi o czas nauki. Po pierwsze, naucz się, kiedy kopnąć. Pierwsze kopnięcie to początek naszej pozycji delfinowej, czyli kiedy nasze ręce znajdują się z przodu. Drugie kopnięcie to te, które pomaga Ci wyciągnąć głowę i ręce podczas pociągnięcia zgiętymi rękoma. Jak już wspomniałem, jest najważniejsze, ponieważ to ono napędza cały Twój ruch. Dobra, przechodzimy do ćwiczeń i błędów.